Czy deszcz wkrótce się skończy? Świetnie, bo właśnie skończyłem mój zabawny rysunek. Zgadniesz, co to jest? Jej, Taps! Właśnie tak! To pingwin trzymający filiżankę herbaty podczas jazdy na rolkach przez dżunglę. Tyle kolorów! O, rany! To tęcza! Ma tyle kolorów! Ciekawe, jak tęcza uzyskuje swoje kolory. Świetny pomysł, Taps. Możemy polecieć, spytać tęczę i się dowiedzieć. Ale najpierw będę potrzebował skrzydeł. Skrzydła gotowe. No to lećmy! Aktywuj stację Blippiego. Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Lećmy dowiedzieć się, skąd tęcza ma swoje kolory. Chłopcy i dziewczęta, proszę o uwagę! Wielkie, błękitne niebo z dumą przedstawia największego influencera natury! Jestem Bolek Tęcza! Jej! Cześć! Jestem Blippi! Jestem twoim wielkim fanem! Znam wszystkie twoje kolory! Dziękuję, dziękuję! Jestem bardzo dumny ze swoich kolorów! Pozwól, że pokażę je jeden po drugim! Czerwony, pomarańczowy, żółty, zielony, niebieski, granatowy, fioletowy! Wspaniała robota, Blippi! Wiesz, dzisiaj jest wielki dzień! Robimy specjalny pokaz podwójnej tęczy! Musisz być częścią mojego występu! Naprawdę? Będę zaszczycony, ale nie wiem, skąd bierzesz wszystkie swoje kolory. Mógłbyś mi pokazać? Oczywiście, superfanie Blippi! Najpierw przyjrzyjmy się tej puszystej chmurze zwanej kumulusem. O, zdaje się, że właśnie padało, to wspaniale! Oznacza to, że w powietrzu jest dużo kropli wody. Jej! Ta chmura ma tak wiele maleńkich kropel wody! Hashtag prawda! Następny krok. Ustaw chmurę tak, aby światło słoneczne przeświecało przez kropelki wody. W ten sposób. Teraz, gdy światło przechodzi przez wodę, zagina się lub załamuje i rozdziela na wszystkie kolory tęczy. Voilà! To jest niesamowite! Myślę, że mam odpowiedź na moje pytanie. W jaki sposób tęcza uzyskuje wszystkie swoje kolory? Dzieje się to? Gdy światło słoneczne przechodzi przez wodę, załamuje się i rozdziela na wszystkie kolory tęczy. Prześlij odpowiedź, Taps! I 5, 6, 7, 8! Jej! Polub i zasubskrybuj! Trzymaj się! W porządku, do zobaczenia później, Blippi! Dziś jest tak gorąco, że... Mój lód topi mi się w dłoni. Zastanawiam się, dlaczego lody zawsze się rozpuszczają. Tak myślisz, Taps? Mamy zapytać eksperta w wozie z lodami? Świetny pomysł. Będę potrzebował skrzydeł, koparki i kaczych nóg. Skrzydła, koparka, kacze nogi, gotowe. Aktywuj stację Blippiego. Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Chodźmy dowiedzieć się, dlaczego lody zawsze rozpływają mi się w dłoni. Zmniejszamy się! Juhu! Jestem w ciężarówce z lodami! Cześć! Witajcie w mojej ciężarówce. Jestem Wisienka. Miło mi was poznać. Cześć, Wisienko. To ja, Blippi. Ciekaw jestem, czemu lody zawsze rozpuszczają mi się w ręku. Znam odpowiedź, ale najpierw trochę lodowej zabawy. Dobrze! Juhu! Szusuję po lodowych górach! Zjazd po posypce! I nurkowanie w polewie czekoladowej! Wisienko, czy ty się rozpuszczasz? Tak, rozpuszczam się, ponieważ bardzo tu ciepło, ale ochłodzę się w zamrażarce i zaraz będzie mi lepiej. O, chłodniutko. I jak się teraz czujesz, Wisienko? Tu jest wspaniale zimno, już się ochłodziłam. Jej, tam musi być bardzo zimno. Tak.
Tak, dobrze jest siedzieć w zimnie, kiedy jesteś mrożonym deserem, tak jak ja. Idealna temperatura dla mnie to 30 stopni Fahrenheita, 0 stopni Celsjusza. W takich warunkach nigdy się nie rozpłynę. Dobrze wiedzieć! Rozumiem, to stało się wcześniej z moim lodem. Po wyjęciu z zamrażarki w gorącym aucie Blippiego rozpuścił się. Twój lód powinien wpaść do mnie z wizytą. Masz rację, co oznacza, że mamy odpowiedź na moje pytanie. Dlaczego lody rozpuszczają się w dłoni? To dlatego, że lody topią się, jeśli stają się zbyt ciepłe. Dlatego trzymamy je w zamrażarce. Prześlij odpowiedź, Taps. Wisienko, dziękuję ci za bardzo smaczną przygodę. Było bardzo słodko. Trzymaj się, Blippi. Pa, pa. Widzę księżyc, gwiazdy. Czy to jest planeta? Czyli jednak tak. O, tam w kosmosie jest mnóstwo planet, no i jest i Słońce. To jest Układ Słoneczny. Ciekawe. Jakie planety są w Układzie Słonecznym? Doskonały pomysł, Taps. Polećmy w kosmos, by to sprawdzić. Potrzebny mi silnik rakietowy. Silnik rakietowy gotowy. Aktywuj stację Blippiego. A teraz powiększmy się do wielkości planety. Rośniemy! Ha, ha, ha! Widzisz, Taps? Jesteśmy w kosmosie! O, to meteor! Cześć, to ja, Blippi! Witajcie w kosmosie! Jestem Meteor Marynia! Przyleciałem tu, by poznać wszystkie planety Układu Słonecznego. Fantastycznie! Jest ich tu aż 8! Możecie im przedstawię, co? Najbliżej płonącego Słońca są dwie najmniejsze planety, Merkury i Wenus! Ohoho! Naprawdę gorąco! Lećmy dalej! Trzecia planeta od Słońca to wasz dom, Ziemia! Cześć, mamo! A to jest Mars, czerwona planeta! Jest czerwony, bo pokrywa go rdzawy piasek! Ale dużo piasku! Lećmy! Następny jest wielki Jupiter. Większy niż wszystkie planety razem. Ale wcale się go nie boję. Lećmy dalej! Jesteśmy już bardzo daleko od Słońca. Poznajcie Saturna i jego pierścienie. Jej, są przepiękne. Podlećmy bliżej. Oczywiście! O! O! Zaczekaj! Jeszcze nie skończyliśmy! Po lewej widzisz Urana. Jest oddalony od Słońca o miliardy kilometrów. A teraz poznaj najdalszą, wietrzną i najzimniejszą planetę Neptuna! Blippi? Rany! Poznałem odpowiedź na moje pytanie. Jakie planety są w Układzie Słonecznym? Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jupiter, Saturn, Uran i Neptun. Prześlij odpowiedź, Taps. Dziękujemy za wycieczkę, Maryniu. Było ciekawie. Trzymaj się, Blippi. Zaraz będzie padać deszcz meteorytów. Pa, Maryniu, meteorze. To jest śmieciarka. Dobrze ją widzę i też czuję. Jej, Taps, nawet ty to czujesz, a jesteś robotem. Zaraz, skąd dochodzi to bzyczenie? O, muchy! Hej, te wszystkie muchy wlatują do środka śmieciarki. Ciekawe, dlaczego muchy lubią śmieci? Doskonały pomysł. Wejdziemy do środka śmieciarki i się tego dowiemy. Potrzebne mi będą skrzydła. Skrzydła gotowe. Aktywuj stację Blippiego.
Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Dowiedzmy się, czemu muchy uwielbiają śmieci. Zmniejszanie! Wstrzymaj oddech, Taps. Wlatujemy. Jestem w środku śmieciarki. Witam! Jestem mucha Horacy. Chyba jesteście tu pierwszy raz. Cześć, Horacy. Jestem Blipi. To moja pierwsza wizyta w śmieciarce. Troszkę tu śmierdzi, ha? Nie dla mnie. Ja uwielbiam smród. Chodźcie za mną, oprowadzę was. To miejsce to mój plac zabaw. Siupidu. O rany, przepraszam za to. Ej, Horacy, dlaczego muchy lubią śmieci? Bo są przepyszne i sprawiają, że latam. Mamy tu śmierdzącą fasolę, cuchnący ser, spleśniałą pizzę, a nawet tajemniczą kupę czegoś. Przepraszam to przez fasolkę. Mogę cię podrzucić do najbliższego parku albo restauracji dla much. Horacy? Gdzie jesteś? Wszystko trafia na śmietnik! Och, czy to ciasto? O nie, to nie było ciasto! Nadal dobre, mucha już leci, by jeść wszystkie śmieci! Horacy ma więcej energii. Aha, myślę, że mam odpowiedź na pytanie, dlaczego muchy lubią śmieci. To dlatego, że kochają ten zapach i znajdują tam jedzenie. To takie śmieszne! Prześlij odpowiedź, Taps. Tak, ser Blipi. Dla mnie śmieciarka to rapapara, całodobowy szwedzki bufet. Świetnie, Horacy. Dziękuję. Trzymaj się, Blipi. Te kanapki z indykiem na pewno są bardzo smaczne. O, co za bałagan! Hej, spójrz, ta mucha chodzi po suficie. Ciekawe, w jaki sposób muchy chodzą po suficie? Potrzebne mi skrzydła i nogi pająka. Skrzydła i nogi pająka gotowe. Aktywuj stację Blipiego. Kurczymy się! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Ej, Dibo! Ja chyba znam tę muchę! To Horacy! Cześć, Blipi! Co u ciebie słychać? Jak się dostałeś na sufit? O, to łatwe! Patrz na to! Tada! Ojej! No właśnie! Sufit to mój prywatny parkiet do tańca! Dyp, 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 dyp. Teraz ty spróbuj! Bardzo proszę! Dlaczego auto Blipiego nie trzyma się sufitu? Jak ty to robisz? Każdy to wie! Przyklejam się! Przyklejasz? Bo wiesz, moje stopy robią super lepki klej, który pomaga mi przykleić się do sufitu. Proszę, spróbuj sam! Bardzo chętnie! No to spróbujmy! Jej! Teraz ja kleję się do sufitu! Spójrz na ten bałagan! Przez ten klej nie mogę się ruszać! To dlatego, że nie stąpasz po suficie jak mucha! Stąpam jak mucha? Zgadza się! Klej muchy jest tak mocny, że musimy odklejać się od sufitu, aby chodzić! O tak! O tak? Dokładnie tak! No to zaczynamy! Ruszaj nóżką, tak, ruszaj nóżką, tak, odklej stopy swe, gdy poruszasz się! Udało się! A ja mam odpowiedź na moje pytanie. W jaki sposób muchy chodzą po suficie?
Nogi much mają specjalny klej, który trzyma je na suficie. Prześlij odpowiedź, Dibo. A ja idę przekąsić jakąś małą kolacyjkę. Do zobaczenia, Blippi! Pa, pa! O, Taps! Ten dmuchaniec jest niesamowity! Ciekawe, jakby się skakało na księżycu. Doskonały pomysł, Taps! Możemy polecieć na księżyc i się dowiedzieć. Będę potrzebował napędu rakietowego, ramienia koparki i żabich nóg. Napęd, ramię koparki, żabie nogi, gotowe. Dobrze, no to lecimy! Auto Blippiego jest gotowe na nową przygodę. A tam jest księżyc! Uhu, tak! Dobrze, pora na lądowanie. Hej, to łaskocze! Kim jesteś? Nazywam się Kamień Ryś z Księżyca, bo jestem kamieniem. Hej, Rysiu. To ja, Blippi, a to Taps. Jesteśmy tutaj, aby dowiedzieć się, jak to jest skakać na księżycu. Sam nigdy tego nie próbowałem. Jestem kamieniem, ale najpierw... spróbuję... wstać! No dobrze! To poskaczmy! Cza, 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 cza! Jestem lekki jak piórko! Nie wiedziałem, że skakanie to taka świetna zabawa! Uhu! To niesamowite, że tak długo po skoku się unosimy. Dlaczego tak wolno opadamy na podłoże? Z powodu grawitacji! To niewidzialna siła, która utrzymuje twoje księżycowe buty na ziemi. Ona ściąga rzeczy w dół. Ale wokół księżyca jest o wiele mniej grawitacji niż na ziemi, ponieważ księżyc jest znacznie mniejszy. To dlatego tak długo się unosimy. Mam odpowiedź na moje pytanie. Jak to by było skakać na księżycu? To świetna zabawa, a skoki są naprawdę wysokie. Ponieważ na księżycu jest mniejsza grawitacja niż na Ziemi. Prześlij odpowiedź, Taps. Czujemy się, jakbyśmy latali, ale grawitacja powoli ściąga nas z powrotem w dół. Cza, 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 cza. Dziękuję za najlepszą zabawę, jaką Ryś z Księżyca kiedykolwiek miał! Pa, Rysiu! Nie przestawaj skakać! Jej! Jej! Spójrz! Ptak latający nocą! To nie toperz! Ciekawe, jak nietoperze latają po ciemku? Doskonały pomysł, Dibo! Też polatamy po ciemku! Potrzebne mi będą skrzydła i nogi pająka! Skrzydła i nogi pająka gotowe! Aktywuj stację Blippiego! Kurczymy się! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę! Jej! A kto mi tu świeci? Hej! To ja, Blippi! Włączyłem mocne światła, żeby cię znaleźć! O, cześć, Blippi! Jestem Gacek Bacek! Właśnie chciałem sobie troszkę polatać po mojej okolicy! Wybierzecie się ze mną? Pewnie! Zastanawiałem się, jak nietoperze latają po ciemku! Pokażę ci! Ale jest jeden warunek! Żadnych świateł! Jasne! Lećmy! Ho, 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 ho! Ależ jest ciemno! Ostrożnie! Gałąź! Uważaj! Jej! Blippi, nie słyszałeś tego drzewa? Nie, wcale nie. Zaraz, czy ty powiedziałeś, słyszałeś drzewo? Tak! Ja słyszę wszystko na mojej drodze! Uwaga, kamień!
Ojej! Jak ty to robisz? Nietoperze posługują się echolokacją. Emitują dźwięk. On odbija się od obiektów, tworząc echo. Dzięki temu wiem, gdzie jest przeszkoda i jak daleko od niej jestem. Naprawdę, Dibo? Też stosujesz echolokację, bo jesteś psem robotem? No to ją wypróbujmy. Aha! No to lećmy! Jak miło się z wami latało! Dzięki! A ja mam odpowiedź na moje pytanie. Jak nietoperze latają w ciemności? Echolokacja! Nietoperze wydają wysokie dźwięki, które odbijają się od obiektów jak echo. Dzięki temu mogą omijać przeszkody w ciemności. Prześlij odpowiedź, Dibo! O, patrzcie, już pora spać! Blippi i Dibio, miło się z wami latało! Śpisz głową w dół? Nietoperze są niesamowite! Pa, pa, gacku, wacku! O, kurczaki! Wulkan! To prawda, Dibo! Kiedy wulkan wybucha, wydobywają się z niego dym i gorąca lawa. Ciekawe, co sprawia, że następuje erupcja? Świetny pomysł! Wejdziemy do wnętrza wulkanu i się dowiemy! Potrzebne mi skrzydła, pajęcze nogi i osłona termiczna. Skrzydła, pajęcze nogi, osłona termiczna, gotowe. Aktywuj stację Blippiego! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę! Przelećmy przez ten boczny otwór wentylacyjny. Rzeczywiście bardzo tu gorąco. Cześć wam! Jestem Madzia, potwór z magmy! Hej, to ja, Blippi, a to jest Dibo. Chcemy się dowiedzieć, dlaczego wulkan wybucha. To będzie pyszna przygoda, Blippi i Dibo. Skoro o tym mowa... Głęboko w ziemi ciepło planety topi skały w ciecz, znaną również jako magma. Jak ja! Masz rację, Dibo. To jak jedna z naszych ulubionych gier. Podłoga to lawa. Magma staje się lawą, gdy wydostanie się z wulkanu. Czyli to ja jestem podłogą. Unosimy się! To dlatego, że im więcej skał pod nami się stopi, tym więcej magmy zmiera się tu, w wulkanie! Hej, ciekawe, dokąd to prowadzi? Uważaj, Blippi! Magma! Było blisko! Madziu, teraz prawie zapełniłaś całą jaskinię! Zdaje się, że tak! A wraz ze wzrostem ciśnienia wewnątrz wulkanu podnoszę się, aż przebijam się przez skorupę zastygłej lawy lub skały! Trzymać się! Jej! Dużo lepiej! Madziu, co za odlot! I mam odpowiedź na moje pytanie. Co powoduje wybuch wulkanu? Wulkan wybucha, gdy gorąca magma w jego wnętrzu wytwarza ciśnienie i przebija się przez powierzchnię Ziemi. Prześlij odpowiedź, Dibo. Było miło, Blippi. Dobrze się bawiłeś? Oczywiście. Pa, pa, Madziu. Masz rację, Dibo. Tu mieszkają kangury. A my jesteśmy w Australii. Wiesz, tutaj nigdy nie wiadomo, kiedy kangur na ciebie... Jejo! Wyskoczy! Rany! Jakże wspaniały skok! Ciekawe, jak wysoko może skoczyć kangur?
Doskonały pomysł! Spytamy się jakiegoś kangura. Do tej przygody potrzebuję żabich nóg. Żabie nogi gotowe. Aktywuj stację Blipiego! Auto Blipiego jest gotowe na przygodę. Jesteśmy na pustkowiu. Poszukajmy zatem kangura. Czołóweczka, jestem Radzia. Co nas tu sprowadza w tej przedziwnej maszynie? Cześć, Radziu. To ja, Blippi. A to jest Dibo. Chcielibyśmy zobaczyć, jak wysoko potrafi skakać kangur. Miło mi was poznać. Cóż, potrafię skakać tak wysoko, by wskoczyć na wasz pojazd, ale potrafię też skoczyć wyżej. Radzia skacze całkiem wysoko i bardzo szybko. Też jesteś szybki. Blippi, może się pościgamy? Brzmi jak plan. Świetnie, zróbmy wyścig dookoła tej wielkiej skały. Nazywamy ją Uluru albo Ayers Rock. To serce Australii. Jej, fantastyczna. Kto pierwszy tutaj wygrywa. Nie ma sprawy, Radziu. Tylko słuchaj, po drodze może być płota albo dwa. Dobrze wiedzieć. Dla najlepszego skoczka, jakiego widzieliśmy. A ja znam już odpowiedź na moje pytanie. Jak wysoko skacze kangur? Kangury mogą skakać na ponad 3 metry. Prześlij odpowiedź, Dibo. Świetna zabawa, Blippi. Muszę się ochłodzić. To dlatego liżę łapki. Kangury tak robią. Pa! Pa, pa! Jej! Ta pajęczyna wygląda wspaniale! Masz rację, Dibo! Sieć pajęcza jest doskonale zaprojektowana. Ciekawe, jak pająki tkają pajęczynę? Tak, poszukajmy pająka i spytajmy go! Potrzebne mi będą skrzydła i nogi pająka. Skrzydła i nogi pająka gotowe. Aktywuj stację Blippiego. Kurczymy się! Auto Blippiego jest gotowe na przygodę. Bonjour, jestem Sylwek. Jesteście na czas, by zobaczyć moje kolejne artystyczne dzieło. Hej, to ja, Blippi. Będziesz tkać pajęczynę? Oczywiście, to będzie moje największe dzieło. Najbardziej pajęcza pajęczyna ze wszystkich. Chcesz pomóc? Tak, bardzo chcę się dowiedzieć, jak pająki robią pajęczynę. No to działajmy. Dibo, zaraz wracam. Blippi, będziesz moim asystentem i pomocnikiem. Pajęczyna będzie okrągła z kilkoma trójkątami w środku. Jakiego sznurka używasz, żeby stworzyć swoją pajęczynę? Używam nici pajęczej, którą robię sam, a ona wyskakuje z mojego brzucha. Dla pająka lub robaka te nici są mocne jak stal. Jakież to ciekawe! A teraz zacznijmy tkać moje arcydzieło. Przytrzymasz moją nić, Blippi? Tak! Jej! Faktycznie jest okrągła! A, doskonale! Trzymaj się mocno, Blippi, i przeleć tutaj, by ją zobaczyć! Wspaniała! Zaraz! Czy to mój portret na pajęczynie? Tak, to jesteś ty! Oto moje dzieło! Możesz ją przetestować! Poskacz po niej! Whee!
Pajęczyna jest klejąca, aby łapać w nią owady? Sylwku, twoja pajęczyna jest piękna i praktyczna. I odpowiedziałeś na moje pytanie. Jak pająki tkają pajęczynę? Używają bardzo silnej i lepkiej nici, by stworzyć piękną, okrągłą pajęczynę. Dibo, prześlij odpowiedź. Sylwku, dziękujemy, że pokazałeś nam, jak się robi pajęczynę doskonałą. Pa, pa! Au revoir!